wiem, że jeździłaś po całej Europie jako nie ty, w sensie nie pani Lara Gessler, tylko, jako cukiernik, który stawiał pierwsze kroki. Ale czy miałeś czas, żeby poodwiedzać takie miejsca z czystej ciekawości? Na zasadzie jestem, nie wiem, w Mediolanie, to słyszałem, że jest fajna knajpa na tym i na tym rogu. Robiłaś coś takiego? To jest najlepsze na świecie. Ja w ogóle, chyba niestety to jest moje przekleństwo, bo jestem skażona gastronomią pod tym kątem, że ja jeżdżę tylko tam, gdzie można dobrze zjeść i ja mogę nie wiedzieć, gdzie będę spała, ale na pewno będę wiedziała, gdzie jem. Zostawiam sobie oczywiście jakieś pole na... Zostawiam sobie pole na freestyle, ale zawsze się staram zrobić dobry research, bo gdybym potem wróciła z takiego wyjazdu i ktoś mi powiedział, Jezu, byłaś, nie wiem, powiedziałaś w Mediolanie, byłeś w Mediolanie i nie byłaś tam, to ja bym chyba się zapłakała z żalu, więc muszę być przygotowana trochę. Nigdy do tego nie podchodzę cynicznie, to jest pierwsza rzecz. Nie staram się nikomu matkować, ale nie da się tego wyplemić do końca. To jest tak, że podświadomie i tak zwracasz uwagę na to, jak się obsługa rusza, czy pisze na telefonie w międzyczasie, czy macie w dupie, czy nie, czy ci coś proponuje, czy się uśmiecha, czy jest zaangażowana, czy nie, czy jedzenie jest, nie wiem, czy się różni talerzami, czymkolwiek, w ogóle patrzysz na to, ale ja się o wiele mniej stresuję w czyichś miejscach niż we własnych. We własnych ciężko mi jest jeść, bo po prostu się śmieję, że dostanę po prostu jakiejś niestrawności przez to, bo cały czas jednak tutaj jesz, ale oczy ci latają, lewa, prawa, czy tutaj jest dobrze, czy ten dobrze, i ten. Słyszysz, że ktoś szuka kelnera i ty po prostu zabijasz wszystkich wzrokiem, potem podejdź, cholera. No więc, wiesz, łatwiej jest u kogoś, ja bardzo doceniam czyjąś pracę i chcę, żeby dobrych miejsc było jak najwięcej. Fajnie mi się na to patrzy za granicą, ale tym bardziej fajnie mi się tutaj na to patrzy.